imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będzie z wami wszystkimi. Bardzo serdecznie witam każdego z was na naszej wspólnej Eucharystii, naszej 20, która dzisiaj tak w sposób, powiedziałbym, formalny dobiega końca, ten nasz roczny cykl szkolny, akademicki. Zechciejmy w takim duchu dziękczynienia przeżyć tę Eucharystię, dziękując i Panu Bogu, i sobie nawzajem, dziękując i śpiewem, i radością, i uśmiechem, i może podaniem ręki na początku tej mszy świętej, do czego zachęcam już teraz. Dziękuję bardzo też Scholi, która zaprasza, a ja w ich imieniu zapraszam na takie wspólne, krótkie koncertowanie także i śpiewanie po mszy świętej. Oczywiście będą także i przygrywać w trakcie mszy świętej. Moi drodzy, ale dzisiaj także wielka uroczystość. Oprócz, że jest niedziela, Dzień Pański, przypada dzisiaj uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Chcę każdego z was prosić i zaprosić do tego, abyśmy pomodlili się przez wstawiennictwo tych dwóch wielkich apostołów o całą wspólnotę Kościoła, o każdego z nas, którzy tworzymy Kościół Chrystusowy. Abyśmy stawali się coraz bardziej jasnym, czytelnym światłem i znakiem miłości Pana Boga tutaj na ziemi. Módlmy się także i za dzisiejszych solenizantów, prosząc o wszelakie błogosławieństwo dla nich. A ja tę Eucharystię sprawuję za świętej pamięci Eulalię Czarnecką w 30. rocznicę śmierci i świętej pamięci Ryszarda Czarneckiego w 19. rocznicę śmierci oraz świętej pamięci Kazimierza Mariańskiego, polecając ich Bożemu miłosierdziu. Rozpocznijmy tę Eucharystię od słowa przepraszam względem Boga i naszych bliźnich. Przeprośmy Boga za nasze grzechy i wszelakie nasze zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. modlmy się. Boże, Ty nam dałeś dzień świętej radości w uroczystość apostołów Piotra i Pawła. Spraw, aby Twój Kościół wiernie zachowywał naukę apostołów, od których otrzymał zaczątek wiary, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W owych dniach Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni prześników. Kiedy go pojmał, osadził w więzieniu i oddał pod straż 4 oddziałów, po 4 żołnierzy każdy, zamierzając po święcie Paschy wydać go ludowi. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między 2 żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światło zajaśniała w celi. Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział: „Wstań szybko”. Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany. „Przepasz się i włóż sandały”, powiedział mu anioł, a gdy to zrobił, rzekł do niego: „Narzuć płaszcz i chodź za mną”. Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością. Zdawało mu się, że to widzenie. Minęli 1. i 2. straż i doszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił od niego. Wtedy Piotr przyszedł do siebie i rzekł: „Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi”. Oto Słowo Boże. Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił. Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwoli. Wysławiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił. Spójrzcie na Niego, a rozpromieniecie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto biedak zawołał i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił. Anioł pański otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry. Szczęśliwy człowiek, który znajduje w nim ucieczkę od wszelkiej trwogi. Pan Bóg mnie wyzwolił. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza. Najmilszy. Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Pospiesz się, by przybać do mnie szybko. Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały. Wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wyrwie mnie Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mnie, przyjmując do swego Królestwa Niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Oto Słowo Boże. Bóg niech będą dzieci. Zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, opoka. I na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Oto słowo Pańskie. Chciałbym tę refleksję, kazanie, homilię, jakkolwiek to nazwiemy, rozpocząć od jednego, ale bardzo ważnego słowa, które chcę wypowiedzieć względem każdego z was. Dziękuję. Dziękuję każdemu z was za wspólną modlitwę, za to, że macie czas, cierpliwość, siłę i chęć wspólnie tutaj na tych 20 się modlić i, jak jest mi dane, od 7 lat sprawować tę Eucharystię tutaj o tej porze zazwyczaj, to ciągle widzę ludzi, konkretnych, twarze najczęściej znane, po części nieznane. Niektórych znam bardziej, niektórych mniej. Ale po prostu dziękuję wam, że jesteśmy tutaj jako wspólnota Kościoła. I dzisiaj przy tej uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła chcę, aby to szczególnie mocno jakoś zabrzmiało, zarezonowało w sercu moim, mam nadzieję, że i waszym, że chcemy, próbujemy tworzyć wspólnotę Kościoła. Oczywiście różnie nam to wychodzi, bo być może ta wspólnota jest, może mi się tylko tak wydaje, iluzoryczna, może trwa tylko te 3 kwadranse, które tu wspólnie przeżywamy, może rozsypuje się, gdy przekraczamy progi tej świątyni, ale wiem, wierzę i mam taką nadzieję, że tak nie jest. Że to, z czego tu czerpiemy, z tego źródła, jakim jest Jezus Chrystus, pozostaje w nas. I nawet jeżeli nie pozostaje to w taki sposób, jaki byśmy oczekiwali, to jednak jest jak takie rzeczywiście dobre źródło, z którego się możemy napić, ale w którym też możemy się oczyścić. I z którego możemy nabrać cokolwiek, czy to będzie słowo, czy to będzie ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa, i zanieść je i do naszych domów, i do naszych przyjaciół, i do naszych znajomych w pracy czy na uczelni. Jakże czasami niewiele trzeba, żeby nieść dobro dalej. Pada deszcz, być może wychodząc z tej świątyni za te kilkanaście, kilkadziesiąt minut ciągle będzie on padał. Może użyczę mojego parasola komuś, kto idzie w tym samym kierunku co ja. Może powiem mojej sąsiadce, którą będę mijał w klatce dzisiaj z powrotu z kościoła, po prostu dobre słowo. Może czasami naprawdę niewiele trzeba, aby dobro się rozlewało dalej. Jeden z moich takich, powiedziałbym, wielkich autorytetów, świętej pamięci ksiądz Jan Kracik, którego nie dane mi było nigdy poznać osobiście. Uważam go za autorytet, ponieważ poniekąd był moim kolegą po fachu. Oprócz, że był księdzem, był również historykiem Kościoła. Bardzo często używał takiego zwrotu święty Kościół grzeszników albo święty Kościół grzesznych ludzi. I chcę przywołać to jego stwierdzenie, to jego zdanie także i dzisiaj, bo tworzymy taką wspólnotę świętą, świętością Boga, świętością Chrystusa, ale wspólnotę, której wiele brakuje, wspólnotę, która jest grzeszna. Wspólnotę, która upada, która się często rozpierzchnie w różne strony. Ale wspólnota ma też to do siebie, że żyje, jak każda wspólnota. Czy to będzie wspólnota rodzinna, zakonna, czy to będzie wspólnota przyjaciół. Ona po prostu ciągle ewoluuje. Na początku jest zachwyt, chęć poznania, próba spróbowania wejścia w tę wspólnotę. Proszę, przypomnijcie sobie, jak budowały się wasze więzy rodzinne, zwłaszcza gdy ktoś poznawał swoją przyszłą żonę czy przyszłego męża. Jakie procesy temu towarzyszyły, jakie emocje, uczucia. Jakże czasami bywa trudno przekraczać pewne granice, bo nie wiemy, czy można, czy wypada, czy dzisiaj ktoś jest w dobrym humorze i mi powie dobre słowo, czy może odburknie. Także różnie może być. A później, gdy przekraczamy te granice, gdy już wydaje nam się, że jesteśmy gdzieś razem, bliżej, ile razy doświadczamy kryzysu, niezrozumienia, czy nawet odrzucenia. Nie inaczej, zupełnie nie inaczej było u początku wspólnoty chrześcijańskiej. Przypomnijmy sobie chociażby tych 12 apostołów, jakże różnych. Każdy z nich coś osobistego wnosił do tej wspólnoty. Jeden zdradził, inny się zaparł, a dzisiaj świętujemy jego uroczystość. Potrójnie zaparł się pod krzyżem. Jeszcze inny stał pod krzyżem wiernie i przyjął Maryję później do swojego domu. Inni gdzieś się rozpierzchli, bo czuli się, że znajdują w jakimś zagrożeniu, że ktoś dybie na ich życie. 12, jakże różnych. A jednak i przez te 3 lata chodzenia z Jezusem, a i później tworzyli jedną wspólnotę. Gdy patrzę na tych dzisiejszych bohaterów, Piotra i Pawła, to patrzę na dwie bardzo różne charakterologicznie postaci. Różnie wykształceni, z różnym dorobkiem życiowym. Różne mieli podejście także do nauki Chrystusa. Jeden nie bał się wkraczać w świat helenistyczny, jak to nazwali, pogański, a drugi, święty Piotr, wolał ograniczyć się do tych, którzy są wyznawcami judaizmu, aby ich przekonać, że Jezus to naprawdę Mesjasz. Bardzo różne podejścia, ale gdy te podejścia zaczęły niejako trzeć o siebie, potrafili spotkać się, wspólnie rozmawiać, modlić się, dojść do wspólnych wniosków. Myślę, że tego nam, także nam dwudziestkowiczom, bardzo często brakuje. Bo każdy z nas ma jakiś swoją perspektywę patrzenia, swój wycinek dotyczący wiary, życia, doświadczeń. Często zamiast dzielić się, rozmawiać o tym, szukać pomostów, po prostu gdzieś uciekamy, separujemy się. Uznajemy, że to moja prawda, moja racja jest najważniejsza. A powtórzę, ci dwaj bohaterowie dnia dzisiejszego, Piotr i Paweł, pomimo wielkich różnic potrafili znajdować to, co wspólne, iść i budować i głosić chwałę Pana Boga. Jeśli tak patrzymy na nasze społeczeństwo, na Kościół w Polsce, na Kościół na świecie, jakże wiele, niestety wiele jest w nim rozłamów. Jakże wiele jest walki jeden z drugim, zamiast pojednania i szukania tego, co wspólne. Jakże często podpieramy się różnymi fragmentami też Słowa Bożego Pisma, aby udowadniać swoje racje. A jak trudno jest czasami szukać tych wspólnych mianowników i zobaczyć, że ci progresiści i ci, którzy są tradycjonalistami, też mają wiele, wiele wspólnego. Jakże czasami trudno jest otworzyć swoje serce. Wczorajszego wieczora podczas liturgii był odczytany na Wigilię dzisiejszej uroczystości świętych apostołów inny fragment Ewangelii, mówiący o tym, jak Jezus przychodzi po zmartwychwstaniu i pyta świętego Piotra, Szymonie Piotrze, czy ty mnie kochasz? Czy ty mnie miłujesz? Jezus potrójnie zadaje te pytanie jemu. I myślę, że nie jest to ani pytanie na wyrost, ani pytanie niepotrzebne, bo Jezus pyta o istotę. Czy mnie kochasz? A jeżeli mnie kochasz, to wyraź to nie tylko jakimś ciepłym uczuciem rozlewającym się w swoim sercu. Wyraź to także słowami, wyraź to także czynem. I znów powiem, moi drodzy, za chwilę każdy z nas wróci do jakoby swojego świata. Źle by się działo, gdybyśmy rozdzielali nasze życie na to, które jest sakrum, które jest tylko święte, śpiewające Alleluja, i to, które dzieje się za płotem. Od niedzielnego wieczoru do następnej niedzieli. Wszystko ma być przenikane Bożą miłością, naszym szacunkiem do drugiego człowieka. Naszą miłością też na tyle, na ile potrafimy i możemy okazać tę miłość drugiemu. Więc to pytanie, które Jezus kieruje do Szymona Piotra, czy mnie kochasz? Niech dzisiaj będzie pytaniem, które zabrzmi w naszym sercu. Jezus dziś Ciebie i mnie pyta, czy mnie kochasz? Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroka. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Zanieśmy naszą wspólną modlitwę do Boga Wszechmogącego przez wstawiennictwo świętych apostołów Piotra i Pawła. Módlmy się za nas wszystkich, uczniów Chrystusowych, by każdy z nas w każdej sytuacji starał się być świadkiem miłości Bożej tutaj na ziemi. Ciebie prosimy. Dziś też szczególnie pomódlmy się o wszelkie potrzebne łaski, siły, zdrowie dla papieża Franciszka, następcy świętego Piotra. Ciebie prosimy. Za wszystkich ludzi poszukujących prawdy, miłości i dobra. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. W tych wszystkich sprawach, z którymi przyszliśmy na tę Eucharystię, z naszymi trudnościami, nadziejami, z naszymi relacjami względem innych osób, to wszystko i wszystkich zawierzmy Panu Bogu. Ciebie prosimy. Ze świętej pamięci Eulalię Czarnecką w 30. rocznicę śmierci, Ryszarda Czarneckiego w 19. rocznicę śmierci i Kazimierza Mariańskiego, aby dostąpili radości przebywania w niebie wraz ze świętymi. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzisiejszych solenizantów, za tych, którzy też w tych dniach obchodzić będą, czy obchodzili imieniny, urodziny, jubileusza. Niech błogosławieństwo Boże rozpościera się nad nimi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. I za wszystkich, którzy rozpoczęli radosny i spokojny czas wakacji, aby był to czas bezpieczny, ale także i czas odkrywania wartości, które się nosi w sercu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Panie Boże, przyjmij naszą modlitwę, którą do Ciebie zanosimy, i nasze prośby racz wysłuchać, Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Módlmy się wspólnie, by naszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, niech modlitwa apostołów towarzyszy darom, które Tobie składamy, i spraw, abyśmy z wewnętrznym oddaniem uczestniczyli w tej ofierze przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ty nam pozwalasz z radością oddawać cześć świętym apostołom Piotrowi i Pawłowi. Piotr I wyznał wiarę w Chrystusa i z nawróconych Izraelitów założył pierwszy Kościół. Paweł otrzymał łaskę jasnego rozumienia prawd wiary i stał się nauczycielem narodów pogańskich. Obdarzeni różnymi darami, zgromadzeni w jednym Kościele wyznawców Chrystusa i zjednoczeni w chwale niebieskiej, wspólnie odbierają cześć na ziemi. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając... Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, siostrach i braciach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Piotrem i świętym Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Za siebie nawzajem pomódlmy się słowami, których nauczył nas Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od zła. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Módlmy się. Boże, Ty nas pokrzepiłeś Najświętszym Sakramentem, spraw, abyśmy żyli w Kościele jak pierwsi chrześcijanie, trwając w łamaniu chleba i nauce apostołów, a utwierdzeni w miłości stanowili jedno serce i jedną duszę przez Chrystusa Pana naszego. Bardzo proszę jeszcze usiąść. Pragniemy przypomnieć, że od 1 lipca do końca sierpnia kancelaria parafialna będzie czynna tylko we wtorki w godzinach od 16 do 18 i w piątki między 10 a 12. W czasie wakacji nie będzie czwartkowej całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu ani piątkowych medytacji pod krzyżem. Nieczynna także będzie biblioteka parafialna. Przypominamy także, że w okresie wakacyjnym, to znaczy w lipcu i sierpniu, nie będzie niedzielnej mszy świętej o godzinie 17, jak również mszy świętej dla przedszkolaków o 12:15. Najbliższy piątek jest pierwszym piątkiem w tym miesiącu, spowiedź w trakcie wszystkich mszy świętych. Pierwszą sobotę miesiąca po mszy świętej o godzinie 8 modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi. Trwa głosowanie na projekty w budżecie partycypacyjnym Miasta Stołecznego Warszawy. Jednym z projektów ubiegających się o dotację jest biblioteka przy ulicy Melszczyńskiej vis-a-vis naszej świątyni, której przedstawiciele poprosili nas o rozpropagowanie udziału w tym głosowaniu. Numer ich projektu to 45. Szczegóły możemy znaleźć na plakacie w przedsionku kościoła. Można głosować do jutra, albo udając się do Urzędu Dzielnicy, albo do biblioteki, tudzież internetowo, do czego też zachęcamy. Wszystkim udającym się na urlopy życzymy szczęśliwych i bezpiecznych wakacji. Za chwilę mały koncercik naszej scholi, dziękując jeszcze raz im za cały rok trudu, pracy, uczestnictwa i wspólnej modlitwy. Zapraszam każdego z Was, aby pozostał jeszcze kilka minut i wspólnie pośpiewał, pomodlił się śpiewem. Zapraszam też do zaglądania na nasz profil na Facebooku. Tam ciągle coś się aktualizuje. Także i jakieś refleksje z dzisiejszej 20 pojawią się zapewne. Dziękuję raz jeszcze każdemu z Was za udział i wspólną modlitwę w ciągu całego tego roku akademickiego. Na ten czas wakacji myślę, że także od czasu do czasu o 20 się będziemy spotykali, ale już trochę w innym charakterze. Więc na ten czas przyjmijcie proszę błogosławieństwo Boże. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pozostańmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będzie. Państwu, witam Was wszystkich serdecznie na dziś, w tym dzisiejszego wieczoru. Teraz taka krótka przerwa techniczna, podczas której ja pozwolę sobie powiedzieć kilka słów do Państwa, a koledzy ustawią instrumenty, ustawią się również i zaczniemy. Chciałam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie powitać dzisiaj. Cieszę się bardzo, że jesteście. Cieszę się, że udało nam się zebrać w tak w sumie naszym licznym gronie. Jak pewnie pamiętacie, nie zawsze udawało nam się zebrać w całości. Jest też z nami Karolina, która przez rok była na obczyźnie, zwiedzała różne kraje Europy. Więc witamy ją już teraz serdecznie. Cześć Karolina. Cześć. Jak pewnie Państwo pamiętają, Karolina śpiewała z nami w zeszłym roku, grała także na gitarze i jesteśmy pełni nadziei, że dołączy do nas również w następnym roku akademickim. A dzisiaj występujemy w składzie Jacek, idący, Marcin, Robert, Agnieszka, Kasia, drugi Robert, Piotrek, Marek. Ja, Dominika, oraz dzisiaj towarzyszy nam gościnnie Tadeusz Melon, nasz skrzypek, którego serdecznie, gorąco witamy. I także ogromnie dziękujemy, że jakby zaszczycił nas swoją obecnością. Dzisiaj towarzyszy nam. Uczestniczył też w próbach i dzielnie pracował z nami i wytrwale. Pewnie część z Państwa pamięta go sprzed może 2 miesięcy, kiedy była, wydaje się, dobrze pamiętam, Niedziela Miłosierdzia po Wielkanocy. Tadeusz razem z panem Jerzym Żytkiewiczem uświetniał, można powiedzieć, magnifikat. Stąd jakoś tam się ta współpraca między nami nawiązała. I mam nadzieję, ogromną nadzieję, że to jest jakiś początek dopiero tej drogi. Dzisiaj zaśpiewamy dla Państwa 5 utworów. Są to piosenki, myślę, że znane Państwu z 20. Wybraliśmy te utwory, które jakoś są przez nas najbardziej lubiane, które mają jakoś dla nas wartość sentymentalną, czy po prostu jakąś wartość wokalno-muzyczną. Pozwolę sobie teraz zajrzeć do kolegów na listę, żebyście Państwo wiedzieli też, co dokładnie śpiewamy, w jakiej kolejności. We współpracy widać 3 listy. Dziękuję Wam ślicznie. Tak, w pierwszej kolejności zaśpiewamy dla Was słowo odwieczne. W drugiej oddaję Ci siebie. W trzeciej wierny przyjaciel. W czwartej pochwalony bądź. Pochwalony bądź jest takim, można powiedzieć, naszym debiutem, ponieważ w większości z nas długa była przerwa w śpiewaniu tej piosenki. Ja jej osobiście nie znałam i właściwie poznałam dopiero miesiąc temu. Strasznie mi się spodobała i wszyscy jednogłośnie stwierdziliśmy, że na koncercie musimy ją Was z nią zapoznać. I na koniec taki bardziej bluesowy utwór, Jeden duch jest z mocą, więc jeśli znacie, lubicie i macie ochotę, to włączcie się proszę. W ogóle zachęcam od początku jakby, tak? Myślę, że to może być takie nasze wspólne świętowanie i zakończenie tego sezonu. Więc zapraszam do wysłuchania i cieszenia się tym, co zaraz Wam zaprezentujemy. Oh dalszej kolejności zaśpiewamy Oddaję Ci siebie. Proszę mimo wszystko jeszcze o chwilkę cierpliwości. Ustawimy się jakoś tak, żeby dla Państwa było też najkomfortowo nas słyszeć. Więc pomagamy Cię prosić też tutaj do tyłu dołączyć. Super. No to tak, to zapraszam. Oddaję Ci siebie. Dziękujemy. Następny utwór to Wierny Przyjaciel. Teraz wspomniana wcześniej tak zwana szachownica, tak w naszym takim gronie tutaj nazywana. Piosenka dosyć żwawa, może będziemy się musieli natrudzić z wymawianiem. Mam nadzieję, że wszystkie słowa zostaną bardzo dobrze zrozumiane. Będziemy się starać jak możemy. Zapraszamy. Pochwalony bądź. No. małe, nieskromne wrażenie, że wam się trochę podobało. Czy życzylibyście sobie coś jeszcze zatem? To może sprawdzimy waszą pamięć. Którą piosenkę sobie państwo życzą? Pierwszy głos, który usłyszę, to śpiewamy. Proszę? Nie ćwiczyliśmy, ale w sumie możemy. To Przyjaciela mam, myślę, że możemy zaśpiewać. Czy my damy radę Przyjaciela mam zaśpiewać? No to okej, to może to śpiewamy, a Piotrek? Przyjaciela mam? To poczekajcie państwo. O, Kasia już ma. No to spróbujemy. Nie ćwiczyliśmy tego, ale co nam stoi, coś przeszkodzi zaśpiewać. Powiem kolegom i koleżankom numer 69 w brązowych śpiewnikach. Przygotujcie się na spokojnie. kochani, bardzo serdecznie Wam dziękujemy, że zechcieliście przyjść, zostać, że w ogóle byliście z nami przez ten cały rok. Tak jak Jarek dziś powiedział, my Was widzimy, my Was też słyszymy, cieszymy się z Waszej obecności, że możemy razem zrobić coś wspólnego dla Boga, dla nas, naszej wspólnoty. Bardzo dziękuję też naszej scholi, moim kolegom, koleżankom, że jesteście, że gracie, w szczególności Piotrkowi, który dawał w tym roku najwięcej wysiłku wkładał, jeśli chodzi o grane instrumenty, bo był sam w dużej mierze, Robertowi, który nas wspierał na ile mu czas i siły pozwalały bębnem, no wszystkim śpiewającym kolegom, koleżankom. Piotrkowi też z racji dzisiejszego dnia składa najserdeczniejsze życzenia imieninowe i wszystkim Piotrom, które tutaj dzisiaj są, wszystkiego dobrego. Tobie, Katku, że jesteś, mam nadzieję, że będziesz. Dziękuję. Tobie, Jarku, za cały rok, przez który nas prowadziłeś, za medytację, za mszę, za każde słowo miłe, które nam powiedziałeś i wspierające. Wielkie, wielkie dzięki i Bóg zapłać. Wszystkim tym naszym kochanym byłym Szczepowiczom, którzy są tutaj i stoją tu i tu, którzy są fajnie, że z nami jesteście nadal. Dzięki. Dziękując Wam wszystkim, dziękuję Tobie, Dominiko, za i to dzisiaj, i to wczoraj, i to przedwczoraj, i to od roku, i trochę dłużej. Naprawdę wszystkim Wam bardzo dziękuję i chciałbym tak może po księżowsku zakończyć. Pomódlmy się za tych, którzy są, którzy byli i za tych, którzy teraz też w drodze, na przykład na misjach i którzy na misję też wyjadą lada dzień jako wolontariusze. Za wszystkich, wszystkich, wszystkich. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Niech Pan Bóg Was prowadzi teraz i dobrej nocy. Szczęść Boże.